We wtorek, 6 czerwca, na terenie gminy Kozienice odbył się odbiór techniczny kolejnych dróg. Dzisiaj miejscowość Nowiny, dwie drogi, wygodna, urocza, to ponad 600 metrów, razem ponad 2 200 000, ale tak jak pani redaktor mówi, na pewno potrzebne, bo po obu stronach w zasadzie jest już zabudowane lub niedługo będzie, więc nowi mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z dojazdu i z takiej funkcjonalności na co dzień na pewno będzie to sprzyjało. To kolejne inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie naszej gminy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Ta droga akurat w ramach Polskiego Ładu była realizowana, tak jak wiele dróg. To jest jeden z 32-3 odcinków, które realizowaliśmy na przełomie zeszłego roku i tego roku. 15 milionów dotacji ogólnie do tych dróg z Polskiego Ładu. W zasadzie drugie tyle z budżetu gminy. I na szczęście te inwestycje idą sukcesywnie, realizujemy. Co parę tygodni kolejny etap, kolejna droga jest oddawana. W odbiorach uczestniczyli oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego, także jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim Piotr Szafran wraz z pracownikami, radny Rady Miejskiej Mariusz Ptaszek, a także Bartłomiej Głowicki, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, czyli kozienickiej firmy Budomont.